generale, jesteśmy tutaj po to, abyś nas usłyszał. Jesteśmy po to, abyś słyszał, że domagamy się sprawiedliwości. Panie generale, ja jestem młody człowiek z 86 rocznika, nie boję się. Moja godność Siedlecki Radosław. Ja jestem patriotą, jestem Polakiem. Wiem, czego chcę, więc chcę osądzenia, sprawiedliwego osądzenia, panie generale. Więc panie generale, niech pan się nie zastawia swoją chorobą, z niedołężniałością swoją. No może fakt, no może trochę pan jest niedołężniały, ale nie na tyle, żeby pan nie mógł odpowiedzieć przed wymiarem naszej, no, wymiarem karnym. Jesteśmy po to, aby wymierzyć, żeby wymierzyć ci sprawiedliwość przez sąd polski. My tu nie chcemy ci wymierzać sprawiedliwości, panie generale, tylko domagamy się, abyś poddał się i powiedział, chociaż skromne słowa, przepraszam za ten stan wojenny. Na o ile cię w ogóle, panie generale, jest stać na takie coś, na skromne słowa przepraszam. No i poddać się wymiarowi karnemu u nas w Polsce. Bo wymiar karny w Polsce jest jeszcze chyba, funkcjonuje i będzie funkcjonował, aczkolwiek do tego, no nie wiadomo, ale wierzę w to, że uda się jeszcze, żeby pan dostał sprawiedliwą, adekwatną, sprawiedliwą karę za ten obrzydliwy stan wojenny. Dziękuję.